produkty do 500 zł. Zaczynamy! Zaczynamy. Za 500 zł. Nawet to spieprzyłeś. Co można kupić, mając w kieszeni aż 500 zł? Chociażby z takiego programu 500. Ja nie mam pojęcia, o czym mówisz, nigdy nie miałem takiej gotówki. Masz wolnych 500 zł. Nie mam. Od sasa do lasa zróżnicowany sprzęt pokażemy Wam od małego sprzętu do dużego sprzętu. Witamy w kolejnym odcinku z serii Co kupię za? Tym razem wyższa kwota, bo ostatnio Was rozpieszczaliśmy. 5 dych, 100 zł. A co jeśli ktoś ma więcej pieniędzy? No, ja nie mam takich, ale chętnie się dowiem, co mógłbym kupić, gdybym miał. Słuchajcie, 500 zł. Okazuje się, że za 500 zł możemy kupić naprawdę zróżnicowany sprzęt od bardzo małych rzeczy po rzeczy, które zajmą całe to biurko. Także bądźcie z nami do końca, żeby się dowiedzieć, a później na końcu wy powiecie, co byście wy za takie 500 zł kupili. Ja jestem Mireczkiem Handlarzem, to jest mój klient. Zobaczymy, na co uda mi się go namówić. I Was jednocześnie. Zaczynamy! Na pierwszy ogień coś małego. Za 500 zł możesz mieć myszkę. Mówiąc małe, wyjątkowo nie mówiłeś o sobie. Faktycznie myszeczka, no niewielki produkt, ale 5 stóp za mychę? No panie, 5 stóp za mychę i ty na razie robisz minę zdziwionego. No trochę. Ale za chwilę mi powiesz, co tak mało? Dlaczego taka promocja myszka Logitech G Pro Wireless? Okej, czyli mamy tutaj bezprzewodowość. No proszę, jaki klient taki ogarnięty. Ja znam francuski. No, francuski, wiem, opowiadali mi twoi koledzy. Wiele osób się, gamerów, się oświadcza w ten sposób. Myszką? Wyjdziesz za mnie. Nie. Teraz to mi przykro. 80 gramów. Okej, okay, czyli niewiele, ale też nie najlżej na rynku. No nie, nie, nie najlżej, na pewno nie najlżej, ale trochę ten akumulatorek musi ważyć. Zobaczmy, co pan dostaje w zestawie. Jest kabelek, bo wie pan, myszeczka może się rozładować, myszeczka też może na przykład chcieć być na kabelku prowadzona. No problemo. Znam to. Ja swoją obecnie bezprzewodową również mam na kabelku cały czas, także no przydaje się na pewno. No, warto mieć bezprzewodową, żeby ją trzymać na kablu. Na! Tutaj tak zwany profesjonalnie przez nas handlarzy bolec. Tak, dynks. I mamy tutaj wymienne przyciski boczne. O. Bo, uwaga, to jest myszka uniwersalna. Jeżeli jesteś osobą leworęczną, te zaślepić, a te włożyć tutaj stąd i masz po prawej stronie wtedy przyciski. I analogicznie możesz też włożyć przyciski z każdej strony. Nie czyli źle. I tu, jeżeli potrzebujesz tyle makrosów i jesteś w stanie je w jakiś sposób magiczny obsłużyć, ta myszka daje Ci taką możliwość. Zmiana DPI na poziomie tutaj dolnego panelu, żebyś sobie nie przeklikał. To jest świetne. Żebyś sobie, wiesz, gdzieś tam się nie przełączył przez przypadek. I co? No, nie ma co gadać, trzeba podłączać. No i mamy myszeczkę już na stole. Tak, logo podświetlone, super sprawa, chociaż troszeczkę szkoda, że scroll żadnej barwy na sobie nie ma, no bo przeważnie i tak to logo podświetlenie przykrywamy rączką, co? Żeby nie rozpraszać pana szanownego tymi kolorkami, więc jest tylko jak leży na biureczku i pan nie używa, to świeci ładnie i się zachęca, mówi chodź, pograjmy. A jak nie, grasz, to już cię nic nie rozprasza. System, tak zwany system nierozpraszalności. Co tu jeszcze mamy? Technologia Lightspeed Logitechowa, dzięki czemu ta łączność bezprzewodowa jest naprawdę bardzo dobra, nie ma opóźnień, lagów, także spokojnie, no esportowo nawet można już jej używać. Do tego autorski sensor Logitecha Hero, jeden z lepszych na rynku, do 25 000 DPI. No tutaj totalnie nie ma na co narzekać i też Logitech chwali się tym, że jest ona używana przez esportowców. To na przykład przez Jankosa. Na przykład, czyli postać doskonale znana. I co jest jeszcze ważne, myszka sama w sobie ma pamięć. O! I na czym to polega? Jeżeli ty sobie ustawisz u siebie w domku, że
mam takie DPI, że mam te przyciski od tego i zabierasz tą myszkę ze sobą i jedziesz na turniej. Do innego kompa podłączasz. Do wadowic. Mhm. Podpinasz i ona zapamiętuje twoje ustawienie. To nie musisz ściągać softu i się bawić, tylko to już jest w głowie. Więc no. Taka z takim e-sportowym pazurem, ale nie tania. A co można mieć dalej za 500 zł? Następna wielkość urządzenia wchodzi. Klawiatura! Czyli wszystko z zestawu dzisiaj mamy, tak? Akurat tak się trafiło. Logitech nie jest sponsorem tego odcinka, ale tak się trafiło, że ma w tej samej cenie myszkę, co klawiaturę. No tak trzaskasz tą klawiaturą, że nie wiem, czy oni chcieliby sponsorować ten odcinek? Mój drogi, mogą, bo to jest ameliniu. Nawet dur aluminium. O tym pogadamy za chwilę, jak otworzymy tą klawiaturę. Patrz, jak ładnie zapakowana. Panie kochany. O, pięknie, no, ale tak... Aluminium. Tego nie pomalujesz. Nawet no. Ketchupem, niczym. Stal lotnicza podobno nawet. Stal lotnicza? Pan jest chemikiem, niech sam pan oceni. Ja bym powiedział dur aluminium. Stop glinu, magnezu, manganu. W niewielkich ilościach, niewielkich procentach. Nie wiem, czy mówię nawet, nie? Nawet nie wiedzieli, że takie pierwiastki istnieją. Ale no, jasne, to, co będziemy tu widzieć, zamęczać. Proszę zobaczyć. Jeżeli chodzi o wykonanie klawiszy, bardzo, ale to bardzo estetyczne, gładkie tutaj. No, trzeba tylko uważać, żeby tu z tymi paluszkami tutaj nie bawić się, bo będą ślady. I proszę pana, gwint! No i co ja z tym gwintem co mogę zrobić? No, pograć w gwinta może. No, nieźle. Gwint, no na przykład jakby mikrofon pan chciał sobie doczepić, to tutaj jest takie rozwiązanie, że można sobie statywik taki ten i ten mikrofon. Okej, no jest jakiś dyks, dodatek, który fajnie mieć, nie szkodzi. Kto tego kiedyś używał, rączka do góry w komentarzu napisać, nie spotkałem się, ale jest. Kabel w oplocie, pod spodem możemy sobie... No, kabla tu nie wyprowadzimy. Nie, nie, to są kanaliki tylko do odprowadzania wody. Chyba. Kanaliki do odprowadzania wody. Mamy nóżki do oczywiste i tak to wygląda, a teraz... Ślizga się? Ledwo, ledwo. Naprawdę muszę bardzo dużo siły w to włożyć. Stabilna na biurku. No i proszę sobie poklikać. Proszę pana, to jest czerwony przełącznik. Moje ulubione. GX Red w wersji liniowej, takiej smooth. Także proszę sobie zobaczyć. Idealnie. Powinny być cichutkie i takie właśnie są. Faktycznie, ten dźwięk gdzieś tam po tym aluminium się roznosi, ale same przełączniki są cichutkie. Nie wyczuwam tutaj oporu na nich, no bo liniowe. Ale co tu jeszcze mówić, nie podłączając jej, podłączmy. To już pan w ogóle będzie zakochany. Sprawdźmy to RGB. Mamy włączoną klawiaturę i co jest charakterystyczne dla produktów Logitecha, to to, że podświetlenie jest bardzo dobre, ale punktowe. Mhm. Czyli się nie rozlewa, tylko skupia się właśnie na klawiszu, ale trzeba przyznać, że jest bardzo intensywne i ciekawe. Tak, zgadzam się z tobą w zupełności, natomiast widać te takie płynne przejścia pomiędzy tymi klawiszami i to jest świetne. Dodatkowo ten font jest po prostu genialny w przypadku Logitechów. Szybkość jest imponująca. No nie, jest naprawdę... Te efekty są wow, naprawdę są wow. No i chyba taki ostatni dodatek dla tych, którym portów USB zawsze mało. Tutaj tracimy dwa, ponieważ mamy dwa wejścia zajęte przez tą klawiaturę, ale odzyskujemy jeden na samej klawiaturce. Bardzo fajnie. Szkoda, że nie 3.0. Szkoda, ale lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Za 500 zł może mieć pan klawiaturę i już jest dylemat. Zastanawiajcie się, bo słuchajcie, teraz idą naprawdę duże zaskoczenia, bo mamy dla was... To było jeszcze klasycznie. Myszka, klawiatura, ale zaraz będą mocne uderzenia. Mikrofon za 500 zł. Okej, okay, czyli już suma za mikrofonik tak. Całkiem przyzwoita i można mieć dobry produkt w tej cenie. Słuchaj, zobacz ile to waży, zobacz sobie. Jakbyś zasilacz kupił. Okej, okay, dobra, ciężkie jest faktycznie, ale obstawiam dlaczego. Pewnie tutaj w środku znajduje się podstawka, taka żeliwna podstawka, dzięki której ten mikrofon nam stoi na biurku i to pewnie ona będzie stanowić główną masę. Sprawdźmy, co jest w środku, co dostajemy testując taki mikrofon. Mikrofony zazwyczaj są lekkie. No ten swoje waży faktycznie. Ten nie jest taki lekki. Proszę, koszyczek, pianka, kabelek i uwaga. No jest, podstawka jest, żeliwna. Podstawka żeliwna i proszę zobaczyć, jaki to jest. O, dociążacz. Zestaw jest ustawiony i pierwsze, co zrobię dla dobra tego zestawu,
to zdejmij. Ściągaj, zdecydowanie ściągaj, bo naprawdę to kompletnie nie wygląda. Ja myślę, że ten popfilter metalowy w zupełności wystarczy. Mi się wydaje, że producenci to dają, że każdy daje, więc żeby nie było... Tak, to mało ale... kosztuje, to dodajmy też w razie tak, czego, w razie W. Słuchajcie, no to tak traci na wyglądzie, a proszę zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli tego popfiltra nie ma. Wygląda to super. Przede wszystkim, jak to jest świetnie stabilne. To jest jeden z pierwszych takich zestawów mikrofonowych, o którym możemy być naprawdę spokojnymi, jeżeli, nie wiem, uderzamy w biurko i tak dalej. Koszyk przeciwstrząsowy leży świetnie, uważam, że jest naprawdę dobrze wykonany. Nie jest to oczywiście koszyk najwyższych lotów, ale swoją funkcję spełnia, bo tak, zobacz. Bo patrz, no właśnie, to się trzęsie, ale patrz, bo to ten problem, który mieliśmy w SPC i ludzie mówili, że wam gumka spadła, bo wciskaliśmy tu miód. No ale słuchajcie, jeżeli gumka sama spada, to już jest dowód na to, że ten koszyk nie jest najlepiej zorganizowany, bo proszę zobaczcie, ja sobie tutaj wciskam i to pracuje i tu nic nie spada. Tak jest. I to jest dowód na to, że jednak ten koszyk jest rozwiązany w tym przypadku lepiej. Cała konstrukcja wygląda bardzo dobrze, jest też dużo multimedialnych przycisków, które nie zawsze są, więc fajnie, podłączmy i sprawdźmy, co jest do czego i jak to działa. Panie kochany, proszę zobaczyć, co tu mamy na tym mikrofonie, jeśli chodzi o przyciski multimedialne. Mamy mute, jeżeli sobie wciśniemy i jest cały czas jednej barwy, to możemy nagrywać i się nagrywa, a jeżeli wciśniemy i miga, to znaczy, że jesteśmy wymiutowani. Oprócz tego mamy tutaj ustawienia gaina, czyli tego, jak mikrofon zbiera. Bardzo fajnie. Niezbędne dla każdego streamera. Mamy kolorki, mamy ten mikrofon podświetlany i mamy tutaj efekty. Możemy zmienić na konkretny kolor z puli kolorów, niebieski, zielony, czerwony, fioletowy, albo możemy ustawić tak, że ten kolor będzie się płynnie zmieniał. Taki efekt, że powoli przechodzi w czerwony, z czerwonego w żółty i pomarańczowy i tak dalej, i tak dalej. Okej, czyli mamy gaina, mamy też poziom ustawienia głośności w naszych słuchawkach, ponieważ ten mikrofon ma możliwość wpięcia słuchawek, co jest świetną opcją i bardzo wygodną, no bo ten przewód gdzieś tam nam się potem pod nogami nie plącze i no tak i dalej, i mamy go z przodu. Sprawdzać odsłuch i tak dalej, i tak, tak dalej. Bardzo fajnie, jeżeli chodzi o podświetlenie, ciekawie, że jest, ale to wszystko oparte na jednej diodzie, nie jest jakieś też wow to podświetlenie. No, szaleństwa nie robi, ale fajnie, że jest. Tak, no miłe zróżnicowanie, zwłaszcza jeżeli mamy w pokoju trochę ciemniej i streamujemy, to na pewno ten mikrofon upiększa nasz kadr i wygląda to spoko, ale słuchaj, czas na najważniejszy test. Nagrajmy naszą rozmowę na tym mikrofonie. Okej, moi drodzy, wykorzystując podstawkę tego mikrofonu, w tym momencie jestem niemal na maksymalnym gainie. Teraz jestem na maksymalnym gainie, ale boli w uszy. Niestety ten odsłuch strasznie boli w uszy, dlatego ja gaina troszeczkę zmniejszę. No i prawdopodobnie słyszycie mnie bardzo, bardzo cicho. Ja troszeczkę się zbliżę do tego mikrofonu i ja już słyszę przestery, pomimo tego, że na samym pasku OBS-a tych przesterów jeszcze nie widać. Zmniejszmy troszeczkę gaina, żebyście mogli zobaczyć, że faktycznie ten gain jest regulowany. Natomiast nie działa on tak, jakbym tego sobie życzył. No tak, zauważyliśmy, że mikrofon cicho wyłapuje głos i musimy bardzo podkręcić gaina, żeby ten głos był bardziej donośny, lepiej słyszalny. Ale z czym to się wiąże? No oczywiście, że wszystko dookoła jest bardziej zbieralne i wszystkie szumy, jakie się pojawiają, jakieś wiatraczki i tak dalej, praca komputera, wszystko jest wyłapywane bardziej, tego nie chcemy. Także trzeba się pobawić mocno, chociażby w OBS-ie, jeżeli jest za cicho, to żeby podbić trochę zbieranie, żeby oczyścić ten dźwięk. Więc to na pewno nie jest mikrofon dla ludzi, którzy po prostu chcą podłączyć, mieć dobrą jakość i się niczym nie przejmować. Okej, słuchajcie, jeżeli chodzi o barwę mikrofonu, bo to już sprawdziliśmy, on nagrywa czysto, nagrywa poprawnie, chociaż faktycznie ten gain musi być ustawiony na bardzo, bardzo duży, jeżeli chcemy, żeby było nas słychać. To nie jest do końca dobre, ponieważ będzie wyłapywało to absolutnie wszystko dookoła nas. Natomiast uważam, że obecnie gniazdo słuchawkowe, które jest w tym mikrofonie, które pozwala nam włączyć odsłuch i które pozwala nam manipulować tym pokrętłem i głośnością w samych naszych słuchawkach, no niestety nie działa zbyt dobrze, ponieważ po podłączeniu słuchawek jest słychać wyraźny szum, który bardzo przeszkadza, zwłaszcza jeżeli podkręcamy ten poziom głośności na samym mikrofonie. Na ten moment to możemy powiedzieć, że to nie jest taki plug and play wygodny mikrofon, że podłączamy nic, czym się nie przejmujemy i ten dźwięk już jest taki, że cieszy ucho. Bardzo dobra jakość, ale dużo gimnastyki. O tym jeszcze w podsumowaniu, o tym sprzęcie, bo ja muszę coś wyjąć tu jeszcze na stół, jeszcze dwie rzeczy.
No dawaj to. No już daję. Słuchaj, kolejna paczka, to jest też 500 zł, możesz być w szoku, że to też jest 500 zł, ale to jest 500 zł! Monitor można mieć. Za taką pakę 5 stów tylko? 5 stów. Duża paka, monitor z zacięciem gamingowym, jednak no 500 zł, więc kompromisy tu są. Mhm. Jeżeli chodzi o czas reakcji, 1 milisekunda, dość dobra, więc tutaj akurat problemu nie ma. 75 herców odświeżania. Okej, to jest nawet nieźle, w to sensie jest, zawsze tak, lepiej niż 60. Tak, lepiej niż 60, no 104, 104 nie ma tych magicznych, także to jest tak gdzieś po środku, trochę lepiej. I co, no otwórzmy i zobaczmy, jak to się prezentuje, taki monitor. Mój drogi, 22 cale. Monitor w pełnej krasie, 75 herców odświeżania. Tak, czas reakcji 1 milisekunda. Full HD do tego, oczywiście 21,5 cala, bo tego nie powiedzieliśmy, czyli takie minimum minimum. Mhm. Nawet już dla niektórych może być troszkę za mało. Matryca TN, do tego jeżeli chodzi o ustawianie, to tylko tutaj, o, coś tam czasnęło, góra, dół. Nie dostajemy oczywiście żadnych bajerów, pivotów, no ale 500 zł raczej się no, nie spodziewaliśmy. No tak jak wcześniej wspomniałeś, kompromisy. DisplayPort, HDMI, mamy podłączenie pod słuchawki, no i oczywiście pod zasilanie. I to by było na tyle. Same wrażenie, jeżeli chodzi o ten monitor, to jest taki w tej cenie, za te pieniądze, to jest bardzo przyzwoite. I to odwzorowanie kolorów, i kąty widzenia jest naprawdę ok. No ale to nadal jest 500 zł. No ale jeżeli mamy tylko i wyłącznie 500 zł na monitor, to myślę, że to będzie dobra opcja. Tak, będzie to zwłaszcza na okres jakiś taki przejściowy, bo na pewno później będziecie chcieli mieć przede wszystkim trochę większy monitor, bo wydaje mi się, że 24-27 to jednak jest docelowo gdzieś tam cel każdego gracza. Inna sprawa, matryca TN, jeżeli chodzi o gry e-sportowe, nie ma problemu, jeżeli chcemy tak, wiesz, wydobyć barwy, oglądać filmy, właśnie grać w solo. No to przydałaby się już lepsza ta matryca. Przydałaby się lepsza matryca z fajniejszym odwzorowaniem, bardziej takim, wiesz, soczystymi kolorami. Chociażby IPS. Full HD, czyli taka już na ten moment podstawa, jednak celuje się już bardziej w to, w cudzysłowie 2K lub 4K, zwłaszcza jeżeli gramy właśnie w gry solo, bo tam jakby się napawamy tą grafiką, tak? I tam im większa rozdziałka, tym to ładniej wygląda. I jeszcze możliwość przyczepienia na ramię VESA, tak? Więc to jest też bardzo ważne w monitorach, bo często się zdarza, że one po prostu tej możliwości nie mają. Że możliwości nie mają, więc jeżeli komuś przeszkadza, że ta tutaj regulacja nie wystarcza, to może sobie monitor zabrać pod wesę i tam już się bawić ustawieniami, czy nawet dokładać tych monitorów więcej, chociaż nadal wydaje mi się, że jeżeli chcemy dokładać więcej, to lepiej mieć większy budżet na to. Ale jeżeli macie tylko 5 stów, to monitor też możecie mieć. A możecie mieć jeszcze coś za 5 stów i byłem mocno zaskoczony, także zostańcie z nami, bo teraz wjeżdża wielka paka. No i co? Mówiłem, że wielka paka, co tam jest? Ja? Jakieś takie opakowanie to... Ej, dobra, leży! Krux, Sfero i tyle. Ja trochę w szoku. No, widzę, że jesteś trochę w szoku. Fotel gamingowy, słuchajcie, fotel gamingowy za 500 zł też jest taka opcja, żeby sobie taki fotelik sprawić. I dzisiaj zobaczymy też, czy wart swej ceny, czy te 500 zł to jest taka suma, za którą może mieć fotel, gdzie się wysiedzimy w miarę. Zobaczmy, odpakujmy, zmontujmy ten fotel. Co tam Krux przygotował za 5 stówek? Kto go będzie montował? Pan od montowania foteli. On się tak już nudził, bo jeszcze nie było fotela. Jeszcze, dawno tak, nie było. Tak, dawno nie było. Dawno no. nie było, się mega nudził. Ewentualnie operator mu pomoże, bo on lubi. Chyba, że nie żyje. Tak, potencjał. Przenieśliśmy się w bardziej kameralne miejsce, złożyliśmy fotel, jest tu z nami. Na początek pierwsze wrażenia. Jeżeli chodzi o sam wygląd, jest dość ciekawy. Muszę powiedzieć, że wizualnie tutaj robi dobre wrażenie. Warstwa estetyczna jak najbardziej na plus, tutaj się zgadzam. Mamy trzy kolory do wyboru, w zasadzie czarny, no tak kolor jak kolor. Jest czerwony i pomarańczowy, wybraliśmy pomarańczowy, bo to jest ten taki kruksowy kolor, więc najbardziej charakterystyczny. Co możecie robić w tym fotelu? Więc możecie sobie podłokietniki dawać góra, dół, nie możecie lewo, prawo i więcej tutaj ustawień brak.
co dodatkowo oczywiście no, to są takie rzeczy, że możecie się obniżyć trochę lub podwyższyć ten fotel. I jeszcze jedna opcja, na razie teraz jest ustawiony na sztywno, jak widzicie, możemy przestawić wajchę. Teraz się bujamy, to siedzisko chodzi sobie, a jeżeli uznamy, że taki kąt jest dla nas bardziej odpowiedni, to szukam wajchy. No i teraz jesteśmy zafiksowani pod takim kątem i możemy lecieć w kosmos, na Marsa. I, panie kochany, pan widzę, że już ślini się na widok tego fotela, więc proszę sobie usiąść i teraz samemu przetestować. Dobra. Jeszcze co powiem, brak poduszki tutaj na lędźwie i brak poduszki na kark. Tutaj jednak mamy pewne wybrzuszenie, które ma to zrekompensować i tutaj uzupełnić trochę, żeby ta postawa była lepsza. Teraz proszę siadać. Dobra. Zaszczycić swoją pupcią ten fotel. No i co? Aj, pupcia teraz ma... Powiem tak, to nie jest to niekomfortowe siedzenie. Powiedziałbym nawet, że na pierwsze uczucie jest bardzo komfortowe. Natomiast jeden mankament już tutaj wyhaczyłem. Mianowicie ta poduszeczka na twardo, na stałe przybita. Oczywiście to jest wykrzywiona deska po prostu. Nie ma możliwości regulacji wysokości tego poziomu lędźwi, więc troszeczkę na minus to. Nie mogę się tyłkiem dosunąć. Oczywiście mój tyłek niczym Kim Kardashian. To no, też inna tyły. Sprawa. Może zacząłeś. O! Jest z materiału. To ma swój plus, chociażby taki, że się tak nie będziesz pocił, bo ta ekoskóra, to wiadomo, latem to się może przykleić do tego. Ja się zgadzam. Jest troszeczkę mniej wytrzymałe niestety niż ta ekoskóra według mnie, bo łatwo to gdzieś zahaczyć, na przykład spodniami, tak, dokładnie. Tak, tak. Natomiast faktycznie komfort jest o wiele większy niż w przypadku ekoskóry, która nie jest perforowana. Najwytrwalsza konstrukcja też to nie jest. Raczej jest skierowana dla osoby młodszej. Tak. Osoba o większych gabarytach, taka jak ja, może mieć problemy z wytrzymałością tego fotela co, przy dłuższym użytkowaniu, ale no to trudno nam teraz określić. Tak, producent mówi, że do 100 kilo, więc trochę się mieści. Trochę się mieści, ale na pewno nie jest to fotel... Nie mieścisz jeszcze? Nie. Nie spadłeś? Jeszcze poniżej 100? Nie, jeszcze trochę brakuje. 9 kilo no to, Jezu, dlaczego ja Cię wpuściłem na ten fotel? Było trzeba ostrzec. No bo sprawdzaliśmy w ekstremalnych warunkach. A no, chyba, że to no. Było ekstremum. To było ekstremum. Słuchajcie, z mojej perspektywy co jeszcze? Jeżeli chodzi o to tutaj wygięcie, mi to nie przeszkadza akurat i fajnie, że trochę wypełnia tę przestrzeń za lędźwiami, ale brakuje mi trochę czegoś tu z tyłu na kark, bo ten kark zostaje taki sam sobie, jest tu płasko, nie ma poduszki, nie można sobie odchylić, nie ma tego wypełnienia. To na minus. Jeżeli macie wątpliwości co do wielkości tego fotela, to ja jeszcze na sekundę przyprowadzę Diablo tutaj obok, żebyście zobaczyli 1:1, jak to wygląda pod względem wielkości. Tutaj mamy teraz zestawienie obok siebie Diablo i Cruxa, żebyście wiedzieli wielkościowo, jak to wygląda. Nie będziemy ich porównywać teraz 1:1. Ja zdejmę poduszkę, żeby jeszcze perspektywa była bardziej adekwatna. No i teraz widzicie, że Diablo nie jest jakoś super wyższy, ale jednak wyższy jest. No parę centymetrów jest. Dodatkowo jeszcze te łódeczki, te skrzydła po boku zdecydowanie są wysunięte. No na pewno Crux tutaj akurat opisuje, że zrobili to specjalnie, że trochę odeszli od tego kubełkowego kształtu i ma być on po prostu specjalnie trochę prostszy i wyglądać inaczej. Także jeżeli chodzi o konstrukcję fotela, to no to nie jest coś, co bym uważał, że wytrzyma przez nami wiele, wiele lat. Bardziej jako tymczasowe. No tutaj się z Tobą zgadzam w zupełności. Znaczy jest to konstrukcja wygodna, będzie wygodna zwłaszcza dla osoby o niższym wzroście, o mniejszych gabarytach, na pewno taka konstrukcja się sprawdzi na jakiś czas. Przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie. Słuchajcie, tak narzekał, a teraz siedzi. Mi się podoba, ja proszę o zmianę warunków pracy. Tak, będziesz teraz siedział i będzie poziom odpowiedni do danego prowadzącego. Twoim zdaniem, Smarty, największe plusy i minusy ze wszystkich tutaj rozwiązań, które pokazaliśmy? Switche, zdecydowanie. Pisanie na tej klawiaturze to jest czysta przyjemność, liniowe, cichutkie, czerwone, piękne. Minusik? Skróciłbym ją po prostu troszeczkę. Okay, dałbym TKL-kę. Jeżeli chodzi o myszona? Myszeczka, podoba mi się bardzo kształt. Nie jest za mała, według mnie. Jest, nawet bym powiedział, wręcz idealna na moją rękę. Jeżeli chodzi o minus, kurczę, naprawdę trudno znaleźć w tym produkcie minusy. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że trzeba raz na jakiś czas ładować.
Okej, okay. No rozumiem, no ale to jest raczej naturalne. No, oczywista sprawa. Jeżeli coś jest bezprzewodowe, mikrofonik. Oj, tu niestety minusów dostrzegam troszeczkę więcej. No przede wszystkim błąd z tym wyjściem słuchawkowym. Tutaj zdecydowanie wymaga to naprawy. Niski poziom nagrywania również. Jeżeli chodzi o plus, stosunkowo ładna, przyjemna barwa nagrywanego dźwięku. Okej, okay. Monitorek? Cena? No tutaj mamy też 75 Hz odświeżania, czas 1 milisekunda reakcji. To naprawdę dobry start gdzieś w przygodę z gamingiem. I fotel? Kolorystyka. Tu mi się najbardziej podoba kolorystyka. Niestety troszeczkę zbyt mało solidne jak na osobę o moich rozmiarach, więc tutaj okay. Ten minusik. No dobrze, Smarty, czas na ostateczne pytanie. Znasz cały kram produktów. Nie bierz pod uwagę to, co masz w domu, to, czego ci brakuje, tylko stań tak bardziej obiektywnie i powiedz, ja jako sprzedawca pytam, panie kochany, 500 zł, musi pan coś wybrać tutaj. Dobra, wybieram myszeczkę. Tutaj stawiam na myszkę. Bardzo mnie ciekawi i chętnie potestowałbym ją znacznie dłużej. Okej, okay, czyli myszka to jest wybór Smartiego. Proszę bardzo, 500 zł. Już ja przelewem zrobiłem. Było przelewem robione, było przed odcinkiem płacone wszystko. Sprawdzę numer konta. No. A teraz przychodzi do was dwóch akwizytorów i pyta, panie kochany, za 500... Gdzie jest myszka? Co? Gdzie jest myszka? Zaczyna się. Panie kochany, za 500 zł, co pan wybierasz? No właśnie. Czy wolicie z niższej półki monitor lub fotel, czy z wyższej półki klawiaturę, myszkę lub mikrofon? Decyzja należy do was, piszcie to w komentarzu, a my w tym momencie się żegnamy z jeszcze jednym słowem. Zostawcie lajeczka, subskrypcję i napiszcie, jaki próg kwotowy interesuje was w tej serii następny. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko! Pa, babki!